Chcecie bajki? Będzie bajka. Była sobie pchła. Była sobie pchła. Szachrajka! Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa jak pchła owa. Proszę państwa. Miałam domek na przedmieściu. Po ojczymie czy po teściu? Dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik i sypialnie i jadalnie naturalnie. Gabinecik i korytarz. O cokolwiek się zapytasz, wszystko miałam. Aż jej gości zalewała żółć z zazdrości. Miałam bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kurę i dwa koty szaroburę. Konik polny w chle szachrajce co dzień grał na bałałajce. Słowem, miałam życie ułożone znakomicie. Pchle zachciało się breberii. Poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał. Pchły o mało nie rozdeptał. Pchła stuknęła parasolką. Jestem pchłą, lecz przy tym Polką. Żądam więcej galanterii, panie słoniu z menażerii. Słoń pokręcił grzecznie trąbą i powiedział. Jestem Dżombo. Przyjechałem tu z Kolombo. A ja jestem rodem z Błonia. Rzekła na to pchła do słonia. Tam plantację mam wzorową. Sadzę na niej kość słoniową, a przed domem dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Słoń pokręcił trąbą grzecznie. Rzeczywiście, niebezpiecznie. Po czym upadł na kolana i powiedział. Ukochana, takiej właśnie pragnie żony, Dżombo, sługa unieżony. Pchła usiadła mu na karku, przejechała się po parku. Po czym rzekła. Drogi Dżombo, imponujesz mi swą trąbą, ale... tylko trąbą. Zaczem możesz zostać mym trębaczem. Pchła szachrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Śmiało wchodzi do cukierni. W pas kłaniają się odźwierni. Już kelnerzy przyskakują, grzecznie w rączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać ze 30. Stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła. Jedną rurkę z kremem zjadła. Jedną rurkę z kremem zjadła. Zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała. Wyszła od niechcenia. Do widzenia. Do widzenia. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć. Zaraz, zaraz. Co to?
czemu w rurkach wcale nie ma kremu? Wszystkie puste. Co za kwestia. Zjadła cały krem. Tą bestia. Wiem, co zrobić. Proszę mi tu kupić jutro flaszkę flitu. A jak przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Raz któregoś dnia przy święcie urządziła pchła przyjęcie. Gości przyszło co niemiara. O, komar, hrabąszcz, mucha stara. Przydreptały dwa pająki. Ćmy, szerszenie i biedronki. Jedna osa. Cztery pszczoły. Motyl. Szmiel. I bąk wesoły. Mole. Mrówki oraz ważki. I zaczęły się igraszki. W pewnej chwili pchła powiada. Jestem gościom bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam drogim gościom. Dajmy na to arię z Toski. Lecz po włosku, bo znam włoski. Krzyknęli goście. Niech zaśpiewa jeszcze, proście. No prosimy jeszcze, nie? Jeszcze. Pchła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom arię z Halki. Arię z Halki. A tymczasem zaśpiewała strasznym basem. Żuk podskoczył, zatkał uszy. Przecież ona nas ogłuszy. Bujda, mówię prosto z mostu. Rzecz wydała się. Po prostu nie śpiewała pchła, szachrajka. Tylko skrzynka, samograjka. To kraluch w niej ukryty, jak na złość pomylił płyty. Pchle samotność nie służyła. A że była bardzo miła, miała kilka koleżanek, eleganckich warszawianek młodych, ślicznych jak poranek. Pchła wraz z nimi w karnawale objeżdżała wszystkie bale, plotkowała z nimi stale. A że miała powodzenie, powodzenia jej szalenie zazdrościły koleżanki. Więc się wciąż słyszało wzmianki. Pchła to dziwna jest osoba. Co się w takiej pchle podoba? Czy ta wiecznie skromna minka? Czy błękitna pelerynka? Purpurowe rękawiczki. Czy te nóżki? Jakie nóżki? No, jak patyczki. Albo może uśmiech słodki. Albo psoty. Albo plotki. Niegodziwe zazdrośnice. Niech no tylko je przychwycę. A już będą trzy kwartały pchłę szachrajkę pamiętały. Rozmyślała cały ranek i do swoich koleżanek rozesłała kilka kartek, pisząc krótko. Proszę w czwartek do mnie, droga koleżanko, przyjść na kawę ze śmietanką.
rozesłała kilka kartek i na gości czeka w czwartek. Koleżanki wchodzą godnie. Każda jest ubrana modnie, każda w nowym, pięknym stroju, najlepszego w mieście kroju. Gdzie jest lustro? W przedpokoju! Biegnie pierwsza do zwierciadła. Popatrzyła i pobladła. Co to znaczy? Oczy krowie. Krowie rogi mam na głowie. O, i w ogóle krowią postać. Apopleksji można dostać. Biegnie druga do zwierciadła. I jak stała, tak usiadła. Ja? Tak samo. Daję słowo. Jestem krową. Zwykłą krową. Inne, widząc swe odbicie, wpadły w rozpacz. Czy widzicie? To są rzeczy niesłychane! Tak wołały zapłakane. Elegantkę zmienić w krowę! To jest pchły, gałgaństwo nowe! Znać nie chcemy koleżanki, co obraża warszawianki! I bez słowa pożegnania wyszły wszystkie z jej mieszkania. Pchła, podobnie jak kobiety, rzadko zajrzy do gazety. Ale czasem od niechcenia czyta. Drobne ogłoszenia. Ach, raz więc nudząc się, szalenie przeczytała ogłoszenie, że nijaka panna Kika pragnie uczyć się języka angielskiego. Angielskiego? No cóż, angielski. Rzecz niewielka, a wyglądam jak Angielka. Jest mi nudno. Mam ochotę pannie Kice zrobić psotę. Panna Kika? Aha. Och, właśnie do niej z ogłoszenia. Chęć mam wielką zostać jej nauczycielką. O, jak cieszę się ogromnie, że dziś pani przysła do mnie. W Ameryce mam krewnego i dlatego angielskiego chcę się uczyć na wypadek, kiedy będzie miał wypadek. I dostanę po nim spadek. Tu mam zeszyt, tu ołówek do pisania obcych słówek. I zaczęła się nauka. Panna Kika, słówka duka. Tirli. Tirli. Wojsko. Pirli. Woda. Woda. Tirli, pirli. Wojewoda. Wojewoda. Fiki. Pole. Miki, taczka. Tacka. Taczka. Cz. Tacka. Taczka. Tacka. Fiki, miki, polewaczka. Polewaczka. Panna Kika pracowicie pisze słówka w swym zeszycie, wciąż je sobie przepowiada. Jestem z tego bardzo rada, że postępy są w nauce. Chyba kurs dla pani skrócę. Pani pilność jest wzorowa, a ten akcent, ta wymowa, to niech się król angielski schowa. Jestem dumna z panny Kiki. Pimpa, limpa. Fiki, miki. Panna Kika do kawiarni, gdzie najludniej i najgwarniej wchodzi, niby dla ochłody. Tirli. Co? Proszę podać lody. Pirli. Po angielsku tylko gada, po angielsku odpowiada. Pimpa limpa. Naraz
Dziwna rzecz się stała, rzecz po prostu niebywała. Otóż wszystkie pchły z lokalu, skacząc zwinnie cal po calu, przeskakując przez stoliki, właśnie stolik panny Kiki otoczyły i obległy. Tu się cała rzecz wydała. A! Ta zachrajka nie umiała po angielsku! Aj! Bo i skądże? Chcąc postąpić jednak mądrze, nauczyła pannę Kikę władać świetnie pchlim językiem i dlatego pchły na pewno wzięły ją za swoją krewną. Pchła nazajutrz, bardzo wcześnie, gdy dom tonął jeszcze we śnie, po cichutku się ubrała i na dworzec pojechała. Gdy czas był już na kolację, pociąg wtoczył się na stację. Pełny był już każdy przedział. Jeden człek na drugim siedział. Pchła szachrajka była mała, między ludzi się wmieszała, przepychała się wytrwale, aż znalazła się w przedziale. Wreszcie przyszedł maszynista. Puścił parę i zaświstał, z kolegami porozmawiał. Jedźmy wreszcie do Wrocławia. Adios. Jedzie pociąg, jedzie, jedzie. Ludzie tłoczą się jak śledzie. Z parowozu para pucha, a dookoła ciemność głucha. Choć jest duszno i gorąco, śpią podróżni na stojąco. Chrapią, sapią jak najęci. Tylko pchłę ta jazda smęci. Tylko pchła jest nie w humorze, bo bez Jaśka spać nie może. Pociąg stanął. Co to? Kalisz. A zaliż mam się gnieść wśród tylu osób? Zaraz, zaraz. Mam już sposób. Wrocław! Wrocław, komu pora, proszę państwa, niech wysiada i nie gada. Postój, mamy bardzo krótki. Postój krótki, 3 minutki. Ludzie ze snu przebudzeni wyskakują jak szaleni, skaczą drzwiami i oknami, z dziećmi, z psami, z kanarkami. Odjazd! I po chwili pociąg ruszył. Pchła się cieszy z całej duszy. Sama jedna pozostała. Przedział duży, a pchła mała. Więc wygodnie się rozsiadła i babeczkę z kremem zjadła. Wreszcie z dumną miną pawia zajechała do Wrocławia. Długi czas się udawało pchle z jej psot wychodzić cało. Ale przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją. Areszcie. Popłynęły do więzienia skargi, wnioski, zażalenia, pozwy i inne dokumenty. Sędzia bardzo był przejęty, ale wkrótce stracił zapał i za głowę aż się złapał. Samych pozwów tutaj mamy. 3 lub 4 kilogramy. Ładną wziąłem sobie pracę, na niej całe życie stracę. Łosiwieje, wyłysieje, a niech się lepiej co chce dzieje. Poszedł sędzia do aresztu i dozorcy pyta. Gdzież tu pchła szachrajka? Otóż ona. Ojej, ojej, jak chory.
Jaka wystraszona. Ojej, jak. Sędzia chrząknął i powiada. Żal mi pani. Żal mi pani. Żal mi pani. No, trudna rada. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. Pan sędzia się przekona. Teraz znowu zawstydzona. Poprzysięgłam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że odtąd będę życie wiodła bardzo przyzwoicie. Sędzia wzruszył się. Serdecznie. Pchłę za rączkę ujął grzecznie, wyprowadził ją z więzienia bez dalszego tłumaczenia. Wypełniając przyrzeczenie, pchła zmieniła się. Szalenie była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Aż ją każdy chwalił wszędzie. O, z takiej pchły pociecha będzie. Ślub jej odbył się w adwencie. Ja zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłam i szklankami wino piłam. Dzieci miała z 5000. Może nawet jeszcze więcej. Nie ma dziś takiego domku, gdzie nie byłoby potomków owej słynnej pchły szachrajki. Ale to już koniec bajki.